Witajcie. Dzisiaj odwiedzimy przepiękną posiadłość, która była niegdyś wystawiona za 4 miliony euro. Jednak nie było chętnych, żeby nabyć taką piękną posiadłość. I niestety niszczeje w naszych oczach. Za chwilkę pokażę wam, jak wygląda jej wnętrze. Zobaczcie, już na samym wejściu widać stare, zabytkowe meble. Jest ich tu naprawdę mnóstwo. W zasadzie w każdym rogu mamy jakąś piękną szafę. Szkoda, że są pootwierane. Nie widać ich piękna. Od razu lepiej. Tutaj kominek z maskotkami. Chyba ktoś lubi Garfielda. O kurde, kolekcja filmów Harry'ego Pottera i troszkę bajek. Wejdziemy teraz do góry. Zobaczcie, jakie podłogi w takim grubym dywanie. O kurde, ale łoże. Niesamowite. Dawno nie widziałem czegoś tak pięknego. Ale posiadłość przepiękna. Nie widać tego tutaj, ale jest bardzo duża. Antyczne krzesła. Zobaczymy, jaką mają łazienkę. Widzę, łazienka już troszkę zdewastowana, ale równie ładnie wygląda co resztę pomieszczeń. Piękna toaletka. Słuchajcie, wystarczy jedyne 4 miliony euro i ta posiadłość może być wasza. A tutaj co? Solarium. No ładnie. Masaże, solarium. Tutaj też do masaży. No super się tu bawią. Ale ta lampa mi się podoba. To jest tylko... jeden obiekt z wielu tutaj. O kurde, chyba wchodzimy do kuchni. Tak. Zobaczcie. Drewniane szafy. Lodówka wbudowana. I zejście do piwnicy. Dobra, jak już tu jestem, to idziemy. Cała zalana. Nie ma co iść. I wchodzimy do oranżerii. Wow. Robi wrażenie. Zobaczcie, kolekcja obrazów.
która tu mieszkała. Kominek również dodaje uroku. Zastanawia mnie tylko, czy to tutaj też należy do tej posiadłości, ale chyba tak. No, powiem wam, że na bogato. Ale wypas. Tutaj się relaksowali, gdy było ciepło. Widać, że mogli sobie pozwolić tutaj na wszystko. Dobra, idziemy zobaczyć, co jeszcze kryje ta posiadłość. Wychodzimy. Tak. Obeszliśmy chyba całość, a w zasadzie tylko jedną ze stron, bo dwie strony mają taką samą długość, czyli tam musi być jeszcze jeden budynek. Musimy się do niego dostać. Kurczę, jesteśmy w drugiej części tej pięknej posiadłości. Zobaczcie, ile tutaj rzeczy zostało. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj. Łazienka. Tutaj już ulega rozkładowi wszystko. Wilgoć robi swoje.
mam pojęcia. Zaraz się dowiemy. Kolejny pokój. Bateria mi pada. Ale myślę, że najfajniejsze rzeczy już widzieliśmy. I wejście na górę. Może tam będzie jaśniej i nie będzie potrzebna latarka. Jesteśmy na strychu. Tutaj widzę jakieś świąteczne jajeczka. Wielkanocne. Bombki. Wszystkie akcesoria świąteczne, jakie mieli, tutaj przynieśli. A tak poza tym, to chyba już nic nie będzie ciekawego. Dobra. Idziemy dalej. Muszę tu się zachowywać w miarę cicho. Chodzi o mnie, to powiem tak, miejscówka jest mega. Studnia i jakiś garaż. Zaraz zobaczymy, co w nim jest. Jerzyny. Ładnie wszystko zrobione, ale już widzę, że korniki się dorwały do belki i niebawem nic z tego już nie będzie. Pokażę wam coś jeszcze. Mieli na swojej posiadłości taki mini plac zabaw. Teren jest bardzo duży. Nie widać tutaj całego domu, ale mówię wam, że jest ogromny. Trampolina. Zjeżdżali sobie tutaj ze ślizgawki. Piękne miejsce. Kilkusetletnie dęby. No coś pięknego. Naprawdę świetne miejsce. I myślę, że właśnie w tym miejscu spokojnie mogę zakończyć eksplorację. Także na razie
Trzymajcie się i do następnego razu.